dziewczynki, a gdzie my jedziemy dzisiaj? Baba. Do babci, tak. I do kogo jeszcze? Do dziadka, tak. I do kogo jeszcze? Do Arlo, tak, Anielko? Tak mocno kochasz kocka naszego, tak? Arlo, tak. Z dziadkiem babcią mieszka nasz kotek, Arlo. Arlo. A duży jest ten kotek, czy malutki? Mały. Mały, tak. Okej, gotowe jesteście. Anielka siedzi z misiami już. Bierzemy misie do samochodu? Tak. Nie. Tak? Bierzemy misie? Nie. Nie? Zostają misie? Tutaj. Jadą z nami do babci i dziadka, prawda? No to wychodzimy. Bierzcie swoje misie. Tu. A mama teraz założy buty. Bo jeszcze mama nie ma butów. Cześć moi drodzy, no właśnie, my jedziemy do dziadków. Przed nami 300 km, a więc dobre 3 godziny jazdy. Dziewczynki sobie właśnie śpią. A tak przy okazji to w końcu mam okazję pokazać Wam nasze nowe foteliki samochodowe. Na Instastory się już kiedyś nimi chwaliłam, a w filmie jeszcze nie było okazji. To są foteliki Cybex Sirona M2 iSize. Wiem, że niektórzy z Was czekają na recenzję tych fotelików. Postaram się co nieco Wam powiedzieć na ich temat, jak już dojedziemy na miejsce, bo tu w samochodzie nie wiem, czy byłoby mnie dobrze słychać. Jesteśmy na miejscu. Gdzie my przyjechałyśmy? Baba. Do babci i dziadka. Dziękuję za smoczek. Wysiadamy, co? Dobrze. Ciocia jest też tutaj? Ciocia. Tak, ciocia? Babcia. Babcia jest, tak? Baba. Do baby idziesz? Lucja, tak? Tak. Dobrze, to fajnie. Cieszysz się, że przyjechałaś do babci? Tak. To chodźcie, idziemy do babci, do domku. Chodź. Na mamie misia. Mama potrzyma, dobrze? To daj rączkę. Za rączkę z mamą wejdziesz. Puk, puk, babcia. Puk, puk. Słuchajcie, babci, jest tam babcia czy nie? Wołajcie, babcia! Jest? Babciu! Babciu! A przytulajsko? Zresztą się widziałyśmy przez telefon, tak? Rozmawiałyśmy? Tak? Rozmawiałeś z babcią? Babcia o kotku opowiadała, prawda? Dziadek! Dzień dobry! Buziaczki! Śliczne! Dojechaliśmy szczęśliwie na miejsce. Dziewczynki teraz spędzają czas z dziadkami i z tatą, a ja mam chwilę, tak jak Wam obiecałam, aby powiedzieć kilka słów na temat naszych nowych fotelików. Niektórzy z Was pewnie pamiętają jeszcze z poprzedniego filmu nasze fotelikowe rozterki. Mieliśmy problem, żeby wybrać fotelik, który pasowałby do naszego samochodu, byłby wygodny dla dziewczynek i byłby wygodny również dla nas rodziców, żebyśmy nie stracili zdrowia podczas usadzania dzieci w samochodzie. No więc po długich poszukiwaniach wreszcie trafiliśmy na sklep tyłem.pl. Kiedyś przy okazji pobytu tu u moich rodziców na Mazowszu pojechaliśmy sobie do Warszawy i przy okazji wstąpiliśmy do ich sklepu stacjonarnego. W sklepie spędziliśmy co prawda ponad 2 godziny na przymierzaniu fotelików, no bo wiecie, trzeba było wybrać fotelik pasujący do dziecka, pasujący do samochodu. Następnie kombinowaliśmy, które foteliki zmieszczą się 3, jeden obok drugiego, bo to wcale nie jest najłatwiej wybrać takie 3 foteliki, które mieszczą się obok siebie na tym siedzeniu. I zastanawialiśmy się jeszcze, czy foteliki obrotowe w naszym przypadku mają sens. A więc pan pracujący w tym sklepie poświęcił nam naprawdę sporo czasu. Razem z nami się główkował nad najlepszym dla nas rozwiązaniem,
ale dzięki profesjonalnej obsłudze udało nam się dobrać ten właściwy fotelik i od kilku tygodni dziewczyny jeżdżą w fotelikach Cybex Sirona M2 iSize. I powiem Wam, że jestem przeszczęśliwa, bo foteliki naprawdę sprostały naszym niemałym oczekiwaniom. A o tych oczekiwaniach też wspominałam już Wam we wcześniejszym filmie. Przede wszystkim chciałam mieć pewność, że foteliki będą bezpieczne, a więc żeby miały dobre oceny w crash testach. Oraz żeby foteliki były tyłem do kierunku jazdy, bo to jednak jest najbezpieczniejsza forma przewożenia dzieci. Ale chciałam również, aby była możliwość przewożenia w nich dzieci również przodem, gdyż jak nieraz wspominałam już Wam, Łuca jest bardzo ciężkim pasażerem i czasami trzeba jej urozmaicać podróż. I tak jak również wiecie, my często jeździmy tu do moich rodziców na Mazowsze, czyli pokonujemy w jedną stronę 300 km, czyli to jest około 3-4 godzin jazdy. I u Łuci naprawdę jest ciężko wytrwać w podróży. A więc kombinujemy jak się da, ale chcemy mieć taką alternatywę dla przewożenia tyłem, żeby już w sytuacji kryzysowej móc odwrócić Łucję w naszym kierunku, czyli przodem do kierunku jazdy. No więc pierwszym naszym wymogiem wobec fotelików samochodowych była ta możliwość przewożenia dzieci i tyłem, i przodem. Obojętne nam było, czy to będą foteliki obrotowe, czyli takie, gdzie fotelik się obraca jednym ruchem, bez konieczności wyjmowania go z bazy i przekładania, czy to właśnie będą te foteliki kombinowane, czyli trzeba je wyjąć z bazy i odwrócić. Ostatecznie przymiarka fotelików zweryfikowała, że te obrotowe nie mają w naszym przypadku sensu, gdyż trzy foteliki zamontowane obok siebie blokowały się wzajemnie i nie dało się korzystać z tej funkcji, a więc została nam jedynie opcja fotelików kombinowanych. Drugim wymaganiem względem fotelików samochodowych było to, aby były one na bazie Isofix, gdyż nasz samochód wykorzystywany jest również przez tatę do pracy i na ten czas musi być opróżniony z fotelików. No i żeby tata nie naszarpał się zbytnio przy wyjmowaniu całego tego sprzętu, to odpadały foteliki montowane na pasy samochodowe, a braliśmy pod uwagę jedynie te na bazie Isofix, przy których montaż i demontaż odbywa się sprawniej i szybciej. I to właściwie wszystkie kryteria, którymi kierowaliśmy się przy wyborze nowych fotelików. Podczas przymiarek okazało się, że jest kilka modeli, które pasują i do naszych dzieci, i do naszego samochodu i spełniają właśnie te wymagania. Ale pewne szczegóły zadecydowały, że spośród wszystkich upatrzonych modeli zdecydowaliśmy się na foteliki Cybex Sirona M2 iSize i powiem Wam, że przede wszystkim zwrócił on moją uwagę tym, że ma on fajny zakres regulacji pochylenia. Szczególnie doceniają to Klara i Aniela, które lubią sobie pospać podczas jazdy samochodem, a ten fotelik ma 5 stopni pochylenia podczas jazdy tyłem i 3 stopnie pochylenia podczas jazdy przodem. Dodatkowo, co też jest fajne, ten fotelik ma regulowaną wysokość zagłówka. Jak to się mówi, rośnie z dziećmi, a więc zarówno Łucja, która jest najniższa, może sobie wygodnie oprzeć główkę, jak i Klara, która jest najwyższa. Ale co najważniejsze, ten zagłówek jest bardzo lekko regulowany. Obsługuje się go jedną ręką, a w naszym przypadku to duży plus, bo czasami dziewczynki lubią się zamieniać miejscami. Ważnym aspektem, który również skłonił nas do wyboru fotelika Cybex Sirona M2 iSize, jest jego bezpieczeństwo i posiadane atesty. Jest to jeden z fotelików na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Świadczą o tym posiadane przez niego 4 gwiazdki w teście ADAC i spełnia on również normy iSize. Posiada on również takie namacalne szczegóły, które świadczą o jego bezpieczeństwie, jak na przykład system ochrony bocznej, czyli taki mały element z boku fotelika, który amortyzuje siłę uderzenia bocznego. No a poza tym, jak to bywa u kobiet, ten fotelik miał u mnie dużego plusa od początku, gdyż spodobał mi się wizualnie. Po prostu jest ładny, estetycznie wykonany, ma fajny, nowoczesny design.
Dodatkowo jest praktyczny, gdyż ma bardzo łatwo zdejmowaną tapicerkę, którą można na przykład wyprać, gdy dzieci ją ubrudzą, co w przypadku dzieci wcale nie jest czymś nadzwyczajnym, jeśli się tak stanie. A więc już nie przedłużając, naprawdę jestem zadowolona z tych fotelików. Myślę, że dziewczynki również i że jest im wygodnie, co jest dość istotne, bo te foteliki mają nam posłużyć do osiągnięcia przez dziewczynki 104 cm wzrostu, a więc jeszcze na pewno kilka lat. A więc jeśli ktoś z Was teraz stoi przed wyborem nowego fotelika, to naprawdę z czystym sercem mogę Wam polecić sklep tyłem.pl. Mieści się on w Warszawie, ale również jest w Szczecinie. Tam na miejscu możecie foteliki zobaczyć, przymierzyć i wybrać ten najlepszy dla siebie. No właśnie, i jeszcze jedno. Czasami w komentarzach pytacie mnie o moją opinię, jaki fotelik uważam za najlepszy. I powiem Wam, że ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo dla każdego co innego jest dobre. Ja mam takie wymagania, Wy możecie mieć zupełnie inne wymagania. Każdy ma inny samochód, każdy ma inne dzieci, więc dla każdego coś innego będzie najlepsze. Ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że dla mnie fotelik Cybex Sirona M2 Size jest super. Ale niekoniecznie musi się on sprawdzić u Was, a więc najlepiej pojechać do sklepu, przymierzyć i wtedy ma się pewność, że wybrał się ten najlepszy model. Wracam do Was z jeszcze jednym słowem, bo podczas montowania filmu nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Spodziewam się, że po opublikowaniu tego filmu, zresztą tak jak i było to w przypadku poprzedniego filmu, w którym mówiłam o fotelikach, sporo osób będzie pytało mnie o foteliki, o sposób przewożenia dzieci. I tu muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem ekspertem w tej kwestii, ja nie jestem wszechwiedząca. Sama przy wyborze nowych fotelików radziłam się osób obeznanych w temacie, szukałam fachowej pomocy i dlatego ja po prostu nie jestem w stanie często Wam pomóc, doradzić, ale mogę Wam polecić facebookową grupę wsparcia dla osób przewożących dzieci tyłem lub chcących przewozić dzieci tyłem do kierunku jazdy, której moderatorami są eksperci z branży fotelikowej, a więc na tej grupie znajdziecie rzetelne informacje. Link do tej grupy podam Wam w opisie filmu. A co do samych fotelików tyłem do kierunku jazdy, to polecam Wam zejrzeć na stronę www.tyłem.pl. U nich w sklepie, w ich asortymencie są wszystkie foteliki RWF dostępne na rynku, także macie tam wszystkie foteliki tyłem do wyboru, do koloru. Cześć, u nas jest już dzień kolejny. Myślę, że to będzie vlog kilkudniowy albo nawet i całotygodniowy, w zależności co uda nam się nagrać podczas pobytu tu u dziadków. A my właśnie w tej chwili szykujemy się na chrzciny. Do kogo ty idziesz? Do Stasia. Do Stasia Łusia idzie na chrzciny, tak? Będziemy tańczyć, Anielko? Nie, nie. Nie będziecie tańczyły, dziewczyny? Nie. Stop!
drodzy, u nas jest już dzień następny. Tak jak mówiłam, raczej to będzie vlog całotygodniowy. Idziemy sobie troszkę na dworek, bo dziewczynom się strasznie nudzi w domu. Zamykamy drzwi. Tak, Klarunia już zeszła i mama wraca po dziewczynki. Kto teraz z mamą zejdzie? Mama. Łucja? Daj rączkę mamie. Anielka czeka. Patrzymy, Łucia, pod nogi. Trzymaj. Tak, trzymam. Trzymam. Mocno cię mama trzyma. I teraz Anielcia. Daj rączkę mamie. Tutaj poręczy się trzymaj, dobrze? Tak, Łucia i Klarcia czekają na nas. Och, jak wy się kochacie. Kochasz Łucię, Anielko? Ale kolorowe liście, co Łucja? Ładne? Ładne, powiedz. Jakie kolory mają te liście? Żółty. I jeszcze jaki jest kolor? Czerwony? Wow, co to jest? To jest jedzonko dla ptaszków. Dla ptaszków, tak? Dzieci jeść tego nie mogą, tylko ptaszki. Idziemy zbierać orzechy? Tak? No to chodźcie, idziemy orzechy zbierać. Gdzie są orzechy? Szukamy orzechów. Tutaj jest. Super. Tak, Łusia trzyma koszyk. Gdzie tu jeszcze są orzechy? Klarcia, ty znalazłaś jakiś orzech? Klarulka, spójrz tutaj. Wow, tutaj jest. Bach, Anielciu. Nic się nie stało, to jest miękko. Bam, zrobiłaś. A kto nam ukradł koszyk? Gdzie idziesz z koszykiem, Klarcia? Brawo, super. Gdzie idziesz, Klarunia? Gdzie niesiesz koszyk? Tutaj babci zanieś koszyk. Bo babcia zbiera jeszcze orzechy. No. No, podaj babci koszyczek. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Dziewczynki, nie kłócimy się.
tam trzeci korzysta. Proszę, Łucja ci daje balonik, Klaruniu. Ale Łucja ci dała inny balonik. Nie wolno tak Larciu się zachowywać. Ten zaniesiesz Klarci, tak? Dobrze, zanieś. Nie. Proszę, Klarciu, Łucja ci przyniosła balonik. Jest piękna pogoda, prawie że wakacyjna, więc wybraliśmy się na wycieczkę do lasu. Przy okazji przyszliśmy w pole rzepakowe porobić sobie troszkę zdjęć. Senielciu? Grzyby. Grzyby, tak? Pokaż mamie, gdzie są grzyby? Tu są grzyby. Tam. Chodźcie, chowamy Klojcie, no. Jak zakopujemy? Tutaj. No. Tak. Gdzie jest Klapcia? Patrz! Łucia, spójrz, gdzie jest Klara? Spójrz, gdzie jest Klarunia? A, to się nie widać, już wystarczy! Stajcie, tak? Zróbcie papa lesie, papa króliczki, papa dzięcioły, papa grzybki. Papa! Papa! Dobrze, kiwaj, no. I strzelaj, go! Dobrze. Do taty, super. Hopa. Proszę. I biegniesz. Rybnik, no. Tak jest. Dookoła świata. A rybnik, nie. Ubiegasz krawę i zbędzi do łódki. Tak.